Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tutaj bez zbędnego gadania pokażę wam, jak dodawać zmienne do waszego zapytania w GraphQL-u. Pierwsze co robicie, tutaj otwieracie nawiasy, a następnie w środku deklarujecie zmienne. Robicie to poprzez znak dolara, następnie dajecie nazwę, a następnie po dwukropku dajecie typ tej zmiennej. W moim wypadku będzie to string. Wiadomo, kiedy będziecie to pisać w kodzie, no to po prostu pokażę wam, jak przekazywać te zmienne. Natomiast w GraphQL możemy sobie je wcześniej zdefiniować, żeby zobaczyć, co nam pokażą. Pierwsza podstawowa sprawa, najpierw sobie tą zmienną wykorzystajmy. Wykorzystujemy ją oczywiście tutaj. Także tutaj dajemy znak dolara, następnie nazwa, czy tam name. Teraz, żeby tą zmienną zdefiniować, robimy to tutaj. W waszym wypadku będzie to wyglądać w ten sposób. Tutaj będzie taki lekki napis. Musicie sobie to wyciągnąć i tutaj otwieracie sobie obiekt. Następnie w cudzysłowach piszecie nazwę tej zmiennej. Już oczywiście nam to podpowiada. No i w środku dajecie wartość. W moim przypadku będzie to image 1. Nie musicie tego zapisywać, po prostu wystarczy, że zrobiliście to w ten sposób. No i teraz dajecie play. No i jak widzicie, mamy to samo. Ponieważ dodaliśmy sobie zmienną, ta zmienna posiada tą samą wartość. No i mamy oczywiście to, co chcieliśmy. O typach zmiennych i o tych wszystkich różnych takich zaawansowanych rzeczach nie będziemy mówić. Pokażę wam po prostu zastosowania, jak to robić zaraz z Datto CMS-em lub z innym handless CMS-em. Także co, w tym odcinku tyle, w następnym pokażę wam, jak pobierać zdjęcia, ponieważ o pobieraniu zdjęć można zrobić cały odcinek, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajna rzecz w Gatsby. Także trzymajcie się, cześć!